Lata lecą, a ja... E, chyba robię się coraz bardziej nostalgiczny. Jako że większość widzów mojego kanału nie za bardzo kojarzy początki, jak to się zaczęło, od kogo właściwie się zaczęło, to dzisiaj specjalnie dla tych ludzi zajmiemy się personą, na temat której nagrywałem praktycznie na samym, samym początku. Artykuł, który dzisiaj skomentujemy, jest z wirtualnemedia.pl Max Kolonko, upadek gwiazdy, kiedyś podbił serca widzów, dziś szokuje patostreamami streamami. Mowa oczywiście o L. Prezydente United States of Hashtag Poland Wielkim, wspaniałym generalissimusie dwóch milionów batalionów Hashtag R. I zarazem personie, która wbrew obiegowej opinii budzi mój szacunek. Jednak spokojnie, nie uprzedzajmy faktów, na razie wracajmy do tekstu. Przed laty, kiedy był korespondentem TVP w Stanach Zjednoczonych, zdobył serca widzów. Kochali go za emocjonujące relacje, amerykański luz i niepowtarzalny akcent. Stawiano go na równi z Tomaszem Lisem i Kamilem Durczokiem. Yeah. i tutaj warto sobie zacząć od jednej ważnej rzeczy. Moi drodzy, większość z was nie zna najprawdopodobniej Maxa Kolonki z programu Odkrywanie Ameryki, ponieważ no niestety jesteście za młodzi, ale w latach 1990-2000, można powiedzieć, że 5-6, gdzieś około dziesiątki to już tak na wyrost, Polaków ogarnęła gigantyczna wręcz amerykanofilia. Wszystko, co Amerykanie robili, było genialne. Ameryka to było przedstawione jako raj stuprocentowy. I takim heroldem tego świata wolności, wspaniałości, bogactwa był właśnie Mariusz Max Kolonko. On prowadził m.in. taki program, serial, można tak to nazwać, Odkrywanie Ameryki z Mariuszem Maxem Kolonko. Chodził właśnie po różnych jakichś tam odległych miejscach, zabytkach amerykańskich, pokazywał jak to jest i z tego go Polacy kojarzyli. Potem oczywiście stał się 11 września i co? I Max Kolonko, jako taki właśnie herald US of A, pokazuje jak to mówił zawsze potem, jak jest. Od niego Polacy praktycznie dostają relację na żywo. Dlaczego? ponieważ zawsze kojarzyli go właśnie z tym lepszym światem. Jakiś tam właśnie Durczok, czy Tomasz Lis, teoretycznie to byli bardzo poważni dziennikarze, którzy byli obdarowani przez zwyczajnego Polaka wysoką estymą, no ale Mariusz Max Kolonko to był amerykański dziennikarz, nie był jakiś polski. A przypominam dewizę lat dziewięćdziesiątych, amerykańskie równa się lepsze. Tak tutaj też was skatuje tą anegdotką, tak samo jak na w początkach mojego kanału katowałem ludzi tąże anegdotką. W latach 90 tak się składa, że moja rodzina miała ciotkę z USA. I ta ciotka, delikatnie rzecz ujmując, powiedzmy, że niezbyt miała kontaktu z rzeczywistością tą namacalną. Więc w pewnym momencie przyjechała sobie do nas na wieczerzę wigilijną na święta i dała nam a właściwie mi w swej całej wspaniałości, uwaga, uwaga, Coca-Cola. Bo wiecie, bo amerykańska Coca-Cola. I w tym momencie co robi lepszy, który sobie napierdzielał na swoim klonie Pegasusa w Mario? Spodziewał się jakiejś fajnej zabawki, a stara rura mu przywiozła butelkę coli? Ależ oczywiście idzie do sklepu, kupuje dokładnie taką samą butelkę coli w Polsce, bierze sobie tą butelkę coli polską i pokazuje starej rurze, że to jest dokładnie to samo co u nas. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, rodzicom, którzy jeszcze w tamtym czasie byli właśnie nią zafascynowani, no bo. ciotka z Ameryki to znaczy, że lepsza. Nie za bardzo się to spodobało, bo z tego za karę poszedłem niestety pić swoją własną kolę, którą kupiłem y, u siebie cicho, w spokoju w pokoju, ale miałem przynajmniej święty spokój od starej baby. Ale dlaczego was katuję tą dokładnie anegdotą już któryś raz? Ponieważ ona idealnie pokazuje podejście w tamtym czasie ludzi, każdy kto był z Ameryki, był lepszy. Był wspanialszy, był idealny, nawet jak był popierdolony zdrowo, nawet jak nie miał kontaktu z rzeczywistością, bo ciotka, która przyjechała, która wyjechała w latach 70., ona miała jakąś dziwną wizję Polski. Ona się zastanawiała, czemu milicjanci nie stoją na każdym kroku, dlaczego wszystko jest. Przecież my tutaj powinniśmy mieć wszystko na kartki, bo ona specjalnie wzięła jedzenie własne, no bo przecież na kartki wszystko jest. Do dzisiaj zresztą Polonusy mają z tym gigantyczny problem, jak przylatują do kraju, to jest wielki culture shock. Tylko w owym czasie zazwyczaj się przymykało oko na odpierdalania tych ludzi. Dlaczego? No bo przecież pochodzi z Ameryki, raju na ziemi. To jest według mojej opinii główny powód, dlaczego Maxio był obdarzony tą, a nie inną czcią. Od kilku lat Maxa Kolonkę można oglądać tylko na YouTube. I jeszcze jedna taka mała wstawka, niekoniecznie tylko na YouTubie, ponieważ o ile dobrze kojarzę, ma tą swoją platformę maxtvgo.com. Co do jego inp, to tutaj warto uważam zacząć od Urbe condita, czyli słynnego 2 miliony batalionów hashtag eee, Revolution. Otóż dawno, dawno temu, bo w 2019 roku, Maxiu postanowił sobie stworzyć takie zaplecze polityczno-można powiedzieć, że społeczne, bo chciał zrobić coś w stylu cookie za 15. Taki ruch społeczny, hashtag Air revolution który docelowo miał gromadzić tak zwanych ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcieliby zmienić Polskę na lepsze, wprowadzić właśnie taki ład, chciałem powiedzieć, prawo i sprawiedliwość, ale delikatnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę animozję Maxa, no... raczej nie. Zadanie pozornie bardzo proste. Biorąc pod uwagę, że Max był popularny kiedyś w Polsce, że nie było tak zwanego negatywnego odium, mało tego, dużo korwinistów gościa kojarzyło, nagrywał te swoje filmiki na, YouTube. Plan był nawet bardzo całkiem realny, tylko że zaczęły się dziać według mojej opinii, jak to poeta kiedyś napisał, rzeczy dziwne i niestworzone. Maxio, według mojej opinii, zaczął tworzyć coś, co na początku, przynajmniej z tego jak tak patrzę, z moich wrażeń z tamtego okresu, zaczynało mieć charakter najpierw paramilitarny, ponieważ organizacje dzieliły się właśnie na jakieś tam bataliony, przywódcy tych batalionów oraz innych ludzi zaczęli mieć jakieś dziwne nadawania tytułów wojskowych, tak jak na przykład kapitan, a potem sam przekaz zaczął iść, według mojej opinii, w jakiś charakter. Charakter parasekciarski. Maxiu, z tego co pamiętam, z tamtego okresu zaczął mówić właśnie, że jest 2 miliony tych batalionów, że tak naprawdę to oni już lewym jajem wygrają wszystkie wybory. Jednakże dziwnym trafem zawsze było tak, że albo do tych wyborów nie startowali jakoś za bardzo, przynajmniej się nie palili do rejestracji i dopełnienia wątków formalnych, albo wręcz składali papiery, kiedy już musztarda była dawno po obiedzie. Golonko grzał, że. Spisek, że władze RP specjalnie bombardują jego przedsięwzięcia, tutaj już Polacy chcą zdobyć władzę, już idą wręcz po tą władzę. Jednakże nie za bardzo im to wychodziło. Powiem nawet więcej, zaczęły być jakieś opowieści dziwnej treści, m.in. kapitan Roberci, m.in. Kapitan Dominiczek, którzy donosili albo raczej przyjemnie uprzejmie ogłaszali wszędzie wobec. Że no, tych y, dwóch milionów batalionów to tak y, delikatnie rzecz ujmując, chyba nie ma. Ilu zatem tak naprawdę zainteresował Maxio? Nie wiem, choć się domyślam. Hitem i takim momentem przełomowym było, kiedy Maxio stwierdził, że tak naprawdę nie ma jakichkolwiek szans na objęcie władzy w Polsce tej prawdziwej, prawdziwej. Ponieważ, no niestety, Zły Spisek nie pozwolił, żeby on startował w wyborach prezydenckich, a zatem ogłosił sam siebie El Presidente della Polonia. Albo, jak on woli, Patus, o, przepraszam, POTUS.pl, czyli President of United States of Hashtag Poland. Owszem, jak zapewne się domyślacie, jest to kalka z US of A. I jakie to są Stany, w tym United States of hashtag Poland? Po pierwsze, Polska, czyli Rzeczpospolita Polska, Polska, ten kraj w Europie. Plus, uwaga, uwaga, Polonia. I tym pięknym sposobem el prezidente już nam sobie wesoło rządzi, wystawia różne dekrety, tworzy jakieś biura szeryfa, sztaby. W sumie całkiem ciekawe życie ma ten nasz el prezydent. jest bardzo zajęty, ale kiedy akurat ma chwilę wolnego, to tworzy sobie różne orędzia. Ale do tego sobie dojdziemy, spokojnie. Wracamy do tekstu. Szokuje widzów swoim uwielbieniem dla Putina, propozycjami rozbioru Ukrainy czy grożeniem śmiercią najważniejszym politykom w państwie. Jego relacje tragicznych wydarzeń z 11 września były pełne emocji, aż przechodziły ciarki. Kolonko nadawał stojąc na dachu i pokazywał za sobą płonące wieże World Trade Center. To robiło niebywałe wrażenie, mówi portalowi wirtualnemedia.pl Sławomir Zieliński, były szef kolonki w TVP. Możemy mówić o maxie co chcemy, ale to był jego tak zwany pik kariery. To rozpoczęło falę atencji, którą mu dano. Wszyscy chcieli go słuchać, ponieważ on był na miejscu. Znał sytuację, znał kulturę lokalną, mógł przedstawić od razu odczucia Amerykanów, a to w owym czasie, no było coś. Mariusz Max Kolonko, bo tak się nazywa były dziennikarz, imię Max dodał sobie po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, zbulwersował pod koniec lipca opinię publiczną, grożąc śmiercią prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Były dziennikarz nie po raz pierwszy groził polskiemu prezydentowi, ale wcześniejsze wypowiedzi nie zostały tak nagłośnione przez media. Trzy miesiące temu, po tym jak Andrzej Duda wręczył prezydentowi Ukrainy order orła białego, Max Kolonko też mu ubliżał i groził śmiercią. Yeah, el powiedzmy, że ma historię życzenia pobożnych życzeń różnym ludziom, i w tym przypadku, jeśli chodzi nawet o teksty skierowane pod adres Andrzeja Dudy, to nie jest żadna rewelacja, przynajmniej dla ludzi, którzy go śledzili od początku, hashtag R, między innymi dla mnie ponieważ według mojej opinii na tym retoryka Golonko polega, na pompatyczności, gigantycznych słowach, przedstawieniu wszystkiego, jakby to była najważniejsza kwestia narodu, oraz odgrażaniu się, co to się nie stanie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zauważyć tak zwanego elephant in the room czyli: el prezydenta nie ma żadnego wpływu na terytorium, nad którym deklaruje, że sprawuje pieczę. Stawiałbym na to, że te ciągłe przechwałki, bądź też opowiadanie o rzekomych gabinetach, biurach, które według mojej opinii de facto nie istnieją. Ma na celu stworzyć taką iluzję sprawczości. Mamy ileś tam tysięcy różnych biur, hashtag #erów, departamentów, sztabów, a co za tym idzie niejako pokazujemy, że jesteśmy poważnym państwem. Osobiście uważam to za największą sesję RPG ever, zaraz po polskim rządzie na uchodźstwie w Londynie. Anyway, tak się składa, że wybrykami Golonki zainteresował się ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, do którego jak Golonko zaczynał swoje inby pisałem i wtedy to całkowicie olali. No ale teraz, what the hell, wreszcie się zajęli. Może jednak już się znudzili wypisywaniem, że jakiś tam konfederata napisał bardzo kochać przedstawicieli pewnej rasy. A może wreszcie parę osób zaczęło wysyłać im te filmiki. W każdym razie, nieważne, w czwartek, 3 sierpnia tego roku w prokuraturze zostało zarejestrowane zawiadomienie. I z jednej strony spoko, z drugiej strony od razu wam mówię, mam wrażenie, że... To by nic nie dało, nie dałoby nie nic. nic! Dalej mamy napinanie się hejt stopu, jak to go dojadą, że prokuratura to już się tym zajmuje. Ja mam wrażenie, że oni nie wiedzą o jednym małym aspekcie. Otóż Max Kolonko, według mojej wiedzy, według tego, co mi donieśli fani, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. United States of, hashtag nie Poland, tylko hashtag US of A. A zatem Wy sobie możecie go wzywać, donosić do prokuratury, robić screeny. cuda na kiju. Prawda jest taka, że dopóki facet nie postawi stopy w Polsce jest nietykalny. I to jest feature, który Max konsekwentnie wykorzystuje, między innymi działając przez swoich pełnomocników. Artykuł dalej opowiada o jego karierze, jak tu miał przyjemność nagrywać dla TV4, potem odkrywanie Ameryki 2006 to jest dzień dobry TVN Super Express Interia 2006. Newsweek, potem nawet 2009 Rzeczpospolita, w 2012 wreszcie współpraca z superstacją, tylko że ona nie szła zbyt dobrze, według tego artykułu, ponieważ on wysyłał 30 minutówki, a ich interesowały 2-3 minuty komentarza. 2012 to jest założenie w serwisie YouTube kanału MaxTV. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ artykuł o tym nie mówi. Wy możecie sobie się z tekstem zapoznać, jak zwykle link jest w opisie, ponieważ nie jest zamieszczone wyjaśnienie Maxa, dlaczego założył ten kanał na YouTube. Otóż El Prezidente, wszem i wobec, uznał, że przyszłość dziennikarska to jest właśnie YouTube, to jest nagrywanie przez profesjonalnych dziennikarzy dla ludzi za Friko. A potem ci ludzie są w stanie dołożyć się do rozwoju kanału, co oczywiście popędza rozwój tej tak zwanej telewizji internetowej. Po co my o tym mówimy? Ponieważ to jest ten nieoficjalny początek wszystkich tak zwanych telewizji internetowych w Polsce. To jest to, to jest ta iskra. Iskra, którą ludzie zauważyli, że po pierwsze sprawdza się, po drugie jest hajs, po trzecie są wyświetlenia, są komentarze, to co ten gość głosi jest popularne, wspaniałe spoko. I co doprowadziło, według mojej opinii, do dwóch aspektów. Po pierwsze, właśnie powstanie tych wszystkich pseudopatriotycznych wielkich polskich telewizji, m.in. w Realu 24, a po drugie, o eksodusu tej tak zwanej konserwatywnej części dziennikarzy na YouTube. W mainstreamie jest tak zwana rada radiofonii telewizji, która bacznie patrzy co tu się odpierdziela i nie wszystko można powiedzieć, a oni zwracają uwagę kiedy granica dobrego smaku jest przekroczona. Tymczasem na internecie hulaj dusza piekła nie ma, można powiedzieć dosłownie każdą pierdołę, wywalić z siebie nawet najbardziej radykalne teksty i tak to przechodzi do pewnego momentu. El Prezydent to wspaniale wykorzystał w porównaniu niestety do niego ziemkiewicze czy jakieś otokieły bądź też nawet marcinki wyglądają naprawdę biednie. Bo trzeba jeszcze umieć montować, mieć prezencję, jakąkolwiek otoczkę. Dlatego Maxio w garniturze z kolekcji Wiosna lato 2001 gadający jakieś bzdury w pomieszczeniu wyglądającym na schowek na szczotki jest o 7 nieb wyżej. W porównaniu do takiego typa, który zaspany z resztkami jedzenia między zębami nagrywa sobie wideobloga i my nie widzimy nic prócz jego twarzy, a on zamiast się przygotować to coś tam sobie miądli pod nosem. Niestety jednak, obojętnie czy tego chcemy czy nie, osobiście uważam El Presidente jest ojcem chrzestnym tych patałachów. Mało tego powiem nawet więcej, uważam, że idea, za którą szła Max TV, jest doskonała. Telewizja internetowa założona przez profesjonalnego dziennikarza z profesjonalnym settingiem, researchem, scenariuszem, cyklicznością pojawiania się programów miałaby sens i całkiem nieźle by się wybiła na jakimkolwiek internecie, nie mówimy tylko o polskim. Jednakże, jak tak patrzę właśnie na naszych milusińskich mainstreamowych, bądź też już nie mainstreamowych, ale dalej konserwowych dziennikarzy, coś mam wrażenie, że oni robią to na pełnej wyjebce. SHS, można se pogadać o wspaniałości PiSu, Wielkiej Polsce i tych złych lwakach i zamieścić swoje wysrywy, które nawet naczelny jakiejkolwiek gazety w pcimiu dolnym uznał, że są bzdurami totalnymi, niewartymi druku. Wróćmy na chwilę do tekstu, bo tutaj jest pewna sytuacja opisana, dobrze? Mariusz Max Kolonko, coraz rzadziej widziany na ekranie telewizyjnym, tworzy komitet wyborczy wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko na wybory parlamentarne. Zapomina jednak zarejestrować list. Nie ma ich w żadnym z 41 okręgów wyborczych. Z tymi listami to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w owym czasie dostawałem info, moi drodzy, od ludzi, którzy odeszli z tego hashtag R2 miliony batalionów, właśnie Air revolution że ponoć tak naprawdę oni nie byli w stanie zorganizować tych list. Nie byli w stanie zorganizować ludzi, zebrać podpisów. Mimo tego, że starali się jak mogli, były także jakieś tam maile, wiadomości, że tak naprawdę to ogolonko zwlekał z tym. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest 100% legitną no skam, czy bardziej to po prostu pisali obrażeni ludzie. Wiem natomiast, że to był taki pierwszy wielki eksodus, kiedy z tego całego ruchu, który leżał właśnie oparty o to, że są wielcy, są wspaniali, jest ich 2 miliony batalionów. No kurde. Coś nie wyszło. W tamtym czasie ja zacząłem zadawać pytania, że ej chwila, zaraz, skoro jest was 2 miliony batalionów, to przecież wystarczy, że każdy jeden raz za siebie się podpisze i w tym momencie myk macie 2 miliony podpisów. Problem solved. Nie zgadniecie, jakoś tak niepykło. To go jednak nie zniechęca. W 2020 ogłasza, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Polsce, jednak nie udaje mu się zebrać i złożyć wymaganych 100 tysięcy podpisów. 100 tysięcy podpisów! Co to jest 100 tysięcy podpisów dla dwóch milionów chłopa, nie? Wreszcie latem 2021 Mariusz Max Kolonko ogłasza się prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski, a wybranego w lipcu 2020 roku Andrzeja Dudę nazywa prezydentem wybranym nielegalnie. "Zarzuca mu też, że jest uzurpatorem i przestępcą." Od początku rosyjskiej agresji Kolonko krytykuje polskie władze na czele z Andrzejem Dudą za wsparcie Ukrainy, znieważa prezydenta Ukrainy Zełęńskiego, nie ukrywa, że popiera Putina i proponuje rozbiór Ukrainy na część zachodnią, która miałaby przypaść Polsce oraz wschodnią, zarządzaną przez Putina. Jego zafascynowanie rosyjskim dyktatorem zaczęło się już wcześniej. W styczniu 2014 roku, tuż przed agresją rosyjską na Ukrainę i aneksją Krymu, Kolonko ogłosił Putina człowiekiem roku Max TV. Jeśli jeśli o to chodzi, to według mojej opinii ziobro zaskoczenia. Moi drodzy, jeśli chodzi o konserwy polskie, a zwłaszcza konserwy radykalne, one ciągną do zamordyzmu. Z tego co wiem, Max Kolonko mieszka w US of A i jest zadeklarowanym supporterem Donalda Trumpa, wielkiego, wspaniałego prezydenta. Tak się składa, że tych ludzi też cechują nastroje prorosyjskie. Wobec tego ja w ogóle się w tym przypadku nie dziwię, zwłaszcza patrząc na treści, które on głosi, ponieważ tak to jest dla mnie hardcore. Ale hardcore, który już znam, widziałem nieraz i się z tym niejako oswoiłem, a zatem takie ekscytowanie się on powiedział... Wywołuje u mnie co najwyżej uśmiech politowania. Kiedy ja mówiłem o tym, co Golonko robi i że te rzeczy, które wygadywał wtedy były według mojej opinii co najmniej kontrowersyjne, to wszyscy mieli to daleko i głęboko w dupie. A zatem nie widzę najmniejszego powodu, dla którego ludzie, którzy już kiedyś olali te wszystkie zgłoszenia, mieliby teraz akurat ruszyć się z kanapy i coś z tym zrobić. Dzieci dorośnijcie, według mojej opinii w Polsce jest milczące przyzwolenie na szurię, a służby, jakiekolwiek by nie były, nie tyle nie są w stanie nic z tym zrobić, co po prostu nie chcą. Dość powiedzieć, że na polskim Twitterze mamy propagandystów rosyjskich, którzy udostępniają z ruskiego telegrama jota w jotę zapisy, a ABW ma wyjebane. Nie wiem, jak dla was, dla mnie udostępnianie wrogiej propagandy to jest rzecz, którą ABW chyba jednak powinno się zająć, a tutaj, proszę bardzo, niespodzianka. Nie mamy nawet case'a twitterowego, tylko case jakiegoś gościa, który nagrywa w sobie swoim własnym małym świecie komorą echa według mojej opinii, stanowiącą dosyć hermetyczną społeczność opartą o ludzi, którzy obojętnie co on powie i tak będą go słuchali. Zatem, w porównaniu do takiego losowego Twitterowego propagandysty, który jest retweetowany i podawany przez ileś tam różnych ogarniętych ruską propagandą debili, kolonko tak naprawdę stanowi element folkloru, który kiedyś był bardzo znaczący, wielki, a teraz sobie siedzi i. w sumie nie wiadomo, co robi. A zatem, good luck, have fun, jednak nie za bardzo wierzę, żeby coś z tego wynikło. Jeśli macie inne zdanie, dajcie je w komentarzu. Tymczasem. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem, ja się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Hej, hej.